Hej Lisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, powstała w ramach konkursu Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci. O Malwinie i tajemnicy dziadka piwnicy. Tekst Agnieszka Syczyło, ilustracje Magdalena Starowicz. Część pierwsza. Poprzedniego wieczoru Malwina obiecała sobie, że zrobi remont w swoim pokoju. Wreszcie spakuje do kartonu wszystkie dziecięce zabawki i razem z mamą wyniosą je do piwnicy. Jest już prawie dorosła. Jej pokój będzie wyglądał inaczej, gdy opuszczą go dotychczasowi mieszkańcy. Cztery misie, klan przytulanek, sporo klocków, jeżdżąca kaczka z migoczącymi światełkami oraz cała sterta rzeczy kiedyś niezbędnych. To będzie pokój z książkami dla dojrzałej ośmiolatki. Taki był plan. Zaraz. Nic się przecież nie stanie, jeśli dwa ukochane misie jeszcze jakiś czas pomieszkają sobie w rogu łóżka. Trzech lokatorów mieści się w normie. W końcu nie trzeba tak drastycznie zrywać z przeszłością. Kochanie, jestem z ciebie bardzo dumna. Myślę, że to właściwy czas, powiedziała mama, odkładając największy z przygotowanych przez Malwinę kartonów. A poza tym, dodała, zawsze możesz tutaj wrócić, jeśli stwierdzisz, że czegoś ci brakuje. Wiem, mamo. Malwina uśmiechnęła się, wchodząc po schodach. Pewna swojej decyzji, zgasiła światło. Wieczorem wszyscy usiedli do kolacji. Tata smażył jajecznicę, a mama robiła kanapki. Każdy miał dziś coś do uczczenia. Dla Malwiny na przykład był to bardzo pracowity dzień. Wiecie co? Uwielbiam takie remonty, oświadczyła z dumą. Tobiasz mało nie zadławił się ogórkiem, a mama puściła do taty porozumiewawcze oczko. Ty, dziecino, nie wiesz, co to jest prawdziwy remont. Na starszego brata zawsze można było liczyć. Jeśli coś zmienia swój wygląd z niepożądanego na oczekiwany i to nakładem pracy własnej, to właśnie jest remont. Tak mawiał dziadek, gdy przekonywał babcię o słuszności swoich poczynań przy starej, zdezelowanej motorynce, która okres świetności dawno miała już za sobą. Przypomniała mama, chcąc w córce umocnić poczucie właściwej oceny sytuacji. Minął tydzień od wielkiego remontu w pokoju Malwiny. W szkole pani na następne zajęcia plastyczne kazała dzieciom przygotować kolorowe nakrętki od plastikowych butelek, które zbiera się w każdym domu. Rodzina Malwiny sobotnie przedpołudnie spędziła na przeczesywaniu wszystkich kątów w poszukiwaniu nakrętek. W końcu mama przypomniała sobie, że Malwina wyniosła je kiedyś do swojego pokoju, gdy bawiła się z Basią w sklep. Skoro były wtedy, a teraz ich nie ma, mogą się znajdować tylko w jednym miejscu. Do obiadu zostało jeszcze trochę czasu. Malwina postanowiła zatem poszukać ich w piwnicy. Mamo, gdzie odłożyłaś klucz do piwnicy? Wisi na haczyku za drzwiami, oznajmiła mama, mijając dziewczynkę w przedpokoju. No tak, rzeczywiście, wisi. Tyle, że zakryty sąsiadującą marynarką dziadka. Dziadek. Nikt nie odważył się wyrzucić marynarki po dziadku, bo dzięki niej jego obecność w domu zdawała się oczywista. Malwina zeszła na dół, chcąc wypełnić swoją misję. Teraz sobie przypomniała, że nakrętki włożyła do dużego słoika po landrynkach. To był dobry pomysł, ponieważ dzięki temu łatwo było je namierzyć. Duży słoik po landrynkach mógł się zmieścić tylko w największym kartonie. Fiu-fiu, minął dopiero tydzień, a na pudłach już osiadła warstewka kurzu, zauważyła Malwina. O rany, naprawdę tyle tego wszystkiego nagromadziłam? Proszę, oto i on, potrząsnęła słojem, aż nakrętki zagrzechotały. Misja wykonana. Malwina nie była pewna, czy na najbliższe zajęcia nie przydadzą się jeszcze metalowe śrubki i druciki.
Jeśli nie potrzebowała ich do makiety zoo z plastiku, to pewnie wykorzysta je na warsztatach o robotach. Tak czy owak, nie zaszkodzi się rozejrzeć w poszukiwaniu niezbędnych skarbów. W piwnicy niemal jak w bibliotece. Całą ścianę zajmowały regały. Wszystkie zastawione były przetworami. Dobrodziejstwa lata, tak mawiała mama. Miejsce w kącie zajmowała równa wieża z opon od Opla, obok stał stary rower Tobiasza, a między nimi dziecięcy plastikowy chodzik na kółkach. Ale numer, on nadal jeździ. Jednak w pobliżu nie było niczego, co nadawałoby się na plastykę do szkoły. Malwina narysowała palcem uśmiechnięte serduszko na ciemnym, zakurzonym blacie. Właściwie chciała już wychodzić, gdy nagle jej wzrok zatrzymał się na korytarzu za schodami. Na końcu korytarza były jeszcze jedne drzwi, a za nimi druga piwnica, nazywana przez domowników po prostu drugą piwnicą. Nikt z rodziny tam nie zaglądał. Utarło się, że to samotnia dziadka, która dla reszty świata jakby nie istniała. Dziadek Malwiny był fotografem. Miał wielki talent dostrzegania tego, co dla przeciętnych oczu wydawało się niezauważalne. Ale przede wszystkim był dobrym człowiekiem. Piwnica to było jedyne miejsce, które spełniało warunki pracowni fotograficznej. Było tam ciemno i cicho, a nikt niepowołany nie miał do niej dostępu. Pewnie dlatego, że zapalanie światła mogło naświetlić klisze, które obrabiał dziadek. Artyści mają to do siebie, że lubią pracować w skupieniu. Towarzystwo, choćby najbardziej miłe, nie zawsze jest dla nich pożądane. Malwina stała przed drzwiami dziadkowej pracowni i biła się z myślami. Istnienie tego pomieszczenia w codziennych rozmowach nie było owiane tajemnicą, jednak zawsze przechodziło bez echa, jakby druga piwnica nie miała fizycznego wymiaru. Ciekawość wzięła jednak górę i tak oto dziewczynka stała w samotni dziadka, pomieszczeniu choć ciemnym, to jednak niestrasznym. W powietrzu unosił się zapach kurzu i starego tuszu drukarskiego. Rozważając, czy ma prawo podnieść roletkę w jednym oknie, które mogło wpuścić światło do środka, Malwina rozejrzała się dookoła. Pomyślała, że piwnica jest wizytówką dziadka. Doskonale odwzorowywała jego zamiłowanie do porządku i nadawania wszystkim etapom pracy logicznej kolejności. Jakby mieściła się tam mała linia produkcyjna, a wszystkie pojemniki, wieszaczki czy plansze zajmowały starannie przemyślane miejsce. Nie chcąc niszczyć aury towarzyszącej tej wizycie, zdecydowała nie rozświetlać piwnicy dziennym światłem. Znalazła latarkę, którą wykorzystała do zaglądania w zakamarki. Większości przedmiotów nawet nie umiała nazwać, nie wiedziała do czego służą, ale widząc sporych rozmiarów karton, domyśliła się, co może w nim być. Duże kartony zazwyczaj oznaczają, że właściciele ich zawartości zamykają jakiś etap w życiu. To są dopiero skarby, wyszeptała do siebie Malwina, kiedy uchyliła wieko pudła. Ciekawe, ile historii dziadek zdołał uwiecznić na wszystkich fotografiach, które znajdowały się w środku. Malwina sięgnęła po średnich rozmiarów album, prawdopodobnie ostatni, jaki dziadek trzymał w ręku. Zajrzeć czy nie zajrzeć? Pomyślała. Pierwsze zdjęcie przedstawiało starszą, lekko przygarbioną kobietę, która, choć nieprzyzwyczajona do uśmiechu, jednak uśmiechała się w kierunku obiektywu. Ta twarz... Malwina zamyśliła się na chwilę, bo postać, choć z pozoru nieznajoma, wydawała się jakby niecałkiem obca. Światło latarki świeciło teraz dokładnie na oczy kobiety. Wiem! Wykrzyknęła zdumiona dziewczynka. To musi być pani Irenka, tylko jakby młodsza. Kiedyś z dziadkiem spotkali tę kobietę na spacerze. Malwina wyjęła zdjęcie z albumu, żeby przyjrzeć mu się dokładniej. Z tyłu zdjęcia dostrzegła staranny, odręczny napis. Zakupy w soboty. Zakupy w soboty? Rozważania dziewczynki przerwało wołanie mamy na obiad. Malwina schowała zdjęcie do kieszeni, odłożyła album i zamknęła drzwi do piwnicy. Smacznego, kochanie. Mama zachęciła córkę do jedzenia, bo ta zdawała się nieobecna. A to niecodzienny widok w obliczu zapachów, jakie roztaczały ulubione racuchy. Dziękuję, wyśmienite racuchy. Przecież nawet nie spróbowałaś. A tak,
Zawsze robisz wyśmienite, więc te na pewno też takie są. Stwierdziła Malwina, odgryzając kęs. Czy wszystko w porządku? Dziewczynka zamyśliła się. Mamo, opowiedz mi proszę o dziadku. Jak ty go zapamiętałaś? Widzisz, po śmierci babci dla dziadka jakby słońce straciło swój dawny blask. Tak mawiał. Jego kłopoty z pamięcią przekładały się na coraz gorsze samopoczucie. Trudno mu było się z tym pogodzić, ponieważ kiedyś był bardzo aktywny. Razem z babcią udzielali się towarzysko w Domu Kultury, brali udział w różnych przedsięwzięciach społecznych. Potem został sam na sam ze swoją pasją. Czasem wychodził z domu, żeby pospacerować po parku, zrobić kilka zdjęć. Myślę, że albumy, które tworzył, stanowiły dla niego swojego rodzaju pamiętniki. Wracał wspomnieniami do uwiecznionych chwil. Siadał w fotelu przy kominku i dzielił się swoimi historiami. Wiem, że przez jakiś czas, zanim dołączył do babci, intensywnie nad czymś pracował, jakby chciał dopiąć coś na ostatni guzik. Niekiedy złościł się sam na siebie, że starość za bardzo go ogranicza, a on tak bardzo chciał się jeszcze na coś przydać. Malwina zastygła w bezruchu, a racuch utknął w pół drogi do buzi. Mówisz, mamo, że nad czymś pracował i chciał się przydać? Dziewczynka nie czekała dłużej. Dzięki za opowieść, rzuciła na odchodne i za racuszki, rzecz jasna. Po czym pobiegła z powrotem do piwnicy. Malwina ponownie wyjęła album z kartonu. Kolejną przegródkę zajmowało zdjęcie małego chłopca, który miał na nosie dziwne okulary. Jedno oczko było w nich zaklejone. Na pewno go nie znała. Wyjęła zdjęcie, aby sprawdzić, czy coś jest napisane na odwrocie. Nagle czas jakby się zatrzymał. Malwina poderwała się zaskoczona. Na zdjęciu widniał napis: Mały Kuba, syn Włodka. Upewnić się, że ma opiekę. Wygląda na to, że dziadek pracował nad kolekcją dobrych uczynków. Może to jest właśnie to, o czym wspomniała mama? Dziadek wiedział, że nie ma już dobrej pamięci, dlatego gdy nie chciałby mu coś umknęło, utrwalał to na fotografiach. A te zdania na odwrocie? Może jeśli nie mógł już razem z babcią, to chciał samodzielnie wywiązać się z zadań, które kiedyś przed sobą postawili. Chciał się na coś przydać. Odkrycie tajemnicy dziadka nie dawało Malwinie spokoju. Stwierdziła, że to jeszcze nie czas, by ujawnić ją światu, ani nawet rodzicom. Najpierw musi sama się przekonać, że trop, na który wpadła, jest właściwy. Ale jeśli to się potwierdzi, to co powinna zrobić? Co dalej? Trzeba się dowiedzieć, czy pani Irenka z pierwszej fotografii mieszka jeszcze przy parku, do którego czasem dziadek zabierał Malwinę. Konkurs Piórko, Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci, organizowany jest od 2015 roku przez sieć sklepów Biedronka. Skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów. Ich zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4 do 10 lat. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę pieniężną, a ich dzieło sprzedawane jest w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w sklepach sieci Biedronka. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.